Treść tego zadania oparta jest na tekście artykułu, którego adres widzicie tutaj, na webmd.com i tak To jest jego oryginalna wersja fragmentu tego artykułu. Możecie zrobić stop klatka albo screenshot i dotrzeć do tego tekstu w oryginale. A my zajmiemy się spolszczoną wersją tej części artykułu i oczywiście bardziej matematyką niż medycyną. W tym filmie chciałbym, żebyśmy wspólnie zastanowili się nad czymś, co często zdarza się, kiedy czytamy o wynikach badań naukowych. Na przykład takich badań, jak tutaj, zdrowotnych albo medycznych. Żebyśmy zastanowili się, czy wynika z nich to, co autorzy sugerują, że wynika. Tytuł tego artykułu brzmi: Jedzenie śniadania może pomóc w walce z otyłością nastolatków. I jeszcze nie przeczytaliśmy nic, znamy tylko tytuł, a już autor spróbował stworzyć w naszych głowach pewien związek przyczynowo-skutkowy. Tytuł wyraźnie mówi, że jeżeli jesz śniadanie, to masz mniejsze szanse na otyłość, albo bardziej dosłownie nie będziesz otyły. OK, została stworzona pewna teza, albo hipoteza w tytule padło pewne stwierdzenie, i w dalszej części artykułu opisane są badania. Podczas badań opublikowanych w piśmie naukowym Pediatria naukowcy analizowali nawyki żywieniowe i wagę w grupie 2216 nastolatków uczęszczających do szkół publicznych w aglomeracji Minneapolis-St. Paul w Minnesocie. Minneapolis St. Paul to 3 milionowa aglomeracja, największa w Minnesocie, coś jak nasze Katowice i ich okolice, albo jak dwie Warszawy. Badania przeprowadzone były w okresie pięcioletnim w latach szkolnych od 1989–1999 do 2003–2004. Nad tym fragmentem artykułu nie ma co się zbytnio rozwodzić, badania wyglądają na dobrze zorganizowane. Duża próba, nie jest to 200 uczniów, 200 nastolatków, długi okres czasu. Myślę, że możemy zaufać naukowcom, że kontrolowali mnóstwo zmiennych w szerokim zakresie. Naukowcy podają, że nastolatkowie, którzy regularnie jedzą śniadania, otrzymują mniej energii kalorii, z tłuszczów nasyconych i spożywają więcej błonnika i węglowodanów niż ci, którzy nie jedzą śniadania. W pewnym sensie pierwsza część tego zdania jest oczywista. Śniadanie to najczęściej jakieś produkty zbożowe, ziarna, jakieś płatki. Wiele z rzeczy jedzonych na śniadanie to właśnie węglowodany, w tym cukry, przynajmniej w Minnesocie, ale w Europie chyba też. Oczywiście wcale nie jest powiedziane, że to dobrze, szczerze mówiąc, dla mnie wcale nie jest takie oczywiste, czy smażony bekon jest bardziej, albo może mniej zdrowy niż naleśniki z syropem klonowym. Ale nas interesuje matematyka, a nie dietetyka i medycyna. Ponadto, wydaje się, że osoby regularnie jedzące śniadania są bardziej aktywne fizycznie niż te, które śniadań nie jedzą. I znowu mamy próbę stworzenia przez autora zależności przyczynowo-skutkowej: osoby regularnie jedzące śniadania są bardziej aktywne fizycznie niż te, które śniadań nie jedzą. I tutaj. Z tego kawałka tekstu mogłoby wynikać w tym kontekście, po tym tytule i tak dalej, że śniadanie spowoduje, że będziesz bardziej aktywny fizycznie albo aktywna fizycznie. I ostatnie zdanie: Po czasie naukowcy odkryli, że nastolatkowie, którzy regularnie jedzą śniadania, zazwyczaj mniej przybierają na wadze i mają niższy indeks BMI niż ci, którzy nie jedzą śniadań. Z tego zdania może wynikać, znowu w tym konkretnym kontekście, że pominięcie śniadania zwiększy prawdopodobieństwo, albo będzie przyczyną, że przybierzesz na wadze, albo nawet zostaniesz osobą otyłą. Cały pomysł tego tekstu, od tytułu do ostatniej kropki, opiera się na gloryfikacji jedzenia śniadania. Zjesz śniadanie, nie będziesz otyły, albo otyła. Zjesz śniadanie, będziesz osobą bardziej aktywną. Nie zjesz śniadania, przybierzesz na wadze i otyłość gotowa. W takim razie muszę koniecznie codziennie jeść śniadanie. I od razu mamy większą motywację i widzimy już wszystko, co świat oferuje zjadaczom śniadań. Ale podstawowe pytanie brzmi... Czy te badania rzeczywiście mówią to, co jest w tym artykule napisane? Czy rzeczywiście jedzenie śniadania chroni przed otyłością? Czy rzeczywiście z badań wynika, że jedzenie śniadania spowoduje, że będziemy aktywniejsi? Czy naprawdę opuszczenie jednego posiłku w ciągu dnia może spowodować nadwagę albo otyłość? Albo, co jest bardziej prawdopodobne, może jest tak, że te dwa zjawiska jedzenie śniadania i brak otyłości jedzenie śniadania i aktywność fizyczna czy jedzenie śniadania i otyłość po prostu występują wspólnie, razem, jednocześnie obok siebie. Okazuje się, że jest to bardzo istotna różnica: czy jedno zjawisko z drugiego wynika, czy te dwa zjawiska występują równolegle, ale bez żadnej przyczynowości. Żadne z nich nie jest przyczyną tego drugiego. Przyjrzyjmy się najpierw nazewnictwu od strony czysto technicznej. Czy autor tekstu chciał wskazać na przyczynowość zjawisk, czyli na to, że jedno z tych zjawisk wynika z drugiego? Jedzenie śniadania powoduje. Albo jest przyczyną braku otyłości, jedzenie śniadania powoduje, albo jest przyczyną aktywności fizycznej, niejedzenie śniadania powoduje otyłość. Według mnie ten artykuł próbuje nas przekonać, że takie wynikanie rzeczywiście istnieje: że zarówno jedzenie, jak i niejedzenie śniadań powoduje pewne zjawiska, że jest ich przyczyną, że jedno z tych zjawisk jest przyczyną, a drugie skutkiem. Mówimy na taką sytuację zależność albo relacja przyczynowo-skutkowa. Ale to, co naprawdę można z tych badań wyczytać, to korelacja. Najważniejsze w tym filmie i w artykułach takich jak ten jest zrozumienie różnicy pomiędzy przyczynowością a korelacją. Są to dwie bardzo różne sprawy. Przyczynowość to zjawisko takie, że z A wynika B. A korelacja mówi, że A i B zwykle występują razem albo równocześnie, np. w tym samym czasie albo w tym samym miejscu. Korelacja mówi, że zawsze kiedy zaobserwuję zjawisko B, mogę się spodziewać, że również wystąpi zjawisko A. Równocześnie, kiedy widzę A, gdzieś w pobliżu również znajduje się B. Powód, dla którego ważne jest rozróżnienie tych dwóch zależności pomiędzy A i B przyczynowości i korelacji korelacji, czyli można powiedzieć współwystępowania jest taki, że z jednego i z drugiego można wyciągnąć zupełnie różne wnioski. Jedno, co naukowcy na pewno zbadali, przy założeniu oczywiście, że badania były wykonane zgodnie ze sztuką, to występowanie korelacji, czyli współistnienia pewnych zjawisk. Jeżeli wierzymy, że wszystkie te dane są poprawne, to pominięcie śniadania związane jest z otyłością i odwrotnie otyłość związana jest z niejedzeniem śniadania albo z jedzeniem. Obydwa te zjawiska występują wspólnie, w tym samym czasie. Tak samo aktywność fizyczna i jedzenie śniadania występują jednocześnie. Śniadanie za aktywnością i aktywność ze śniadaniem. Te dwa zjawiska również ze sobą są związane. Ale to, czego te badania nie mówią, przynajmniej w tekście nie ma takich wskazówek, to to, które zjawisko jest przyczyną którego. W żadnym kierunku nie ma tu udowodnionej przyczynowości. Może też być tak, że istnieje jakieś trzecie zjawisko, które jest przyczyną tych dwóch, a te dwa są od siebie niezależne. Po prostu występują razem. Na przykład, artykuł mówi, że śniadanie powoduje aktywność fizyczną, albo może nie mówi, ale delikatnie sugeruje, że śniadanie powoduje aktywność fizyczną. Nie jest to powiedziane wprost i dosłownie, ale może to aktywność powoduje jedzenie śniadania. Nie przeprowadzono badań sprawdzających, czy Bardziej aktywni nastolatkowie nie są przypadkiem rano bardziej głodni. W takim przypadku obserwowalibyśmy zupełnie inne zjawisko z zupełnie innymi zależnościami. Może na przykład jesteś osobą aktywną i pomijasz rano śniadanie nie polecam osobiście, ale powiedzmy, że tak się właśnie zdarza i może z tego powodu jeszcze bardziej spada twoja waga i może jest to jeszcze zdrowszy nawyk nie ma tutaj pewności. Artykuł sugeruje, że jeżeli zjesz śniadanie, to staniesz się w wyniku tego jedzenia bardziej aktywny, co byłoby oczywiście bardzo pozytywnym skutkiem. Ale może można osiągnąć taki sam pozytywny skutek bez regularnego jedzenia śniadania? Kto to wie? Tak samo w tym ostatnim przypadku, tekst artykułu sugeruje, że pominięcie śniadania jest przyczyną otyłości. Ale może zjawisko, które próbujemy zbadać, działa w drugą stronę. Może ludzie, którzy są otyli z jakichś powodów, Rzadziej są rano głodni. Może zależność przyczynowa istnieje w drugą stronę? Może przyczynowość jest taka? Albo co jeszcze bardziej prawdopodobne, może przyczyną całego zjawiska jest jeszcze coś innego, co powoduje zarówno otyłość, jak i omijanie śniadań. Takich przykładowych przyczyn można pewnie podać dużo na przykład aktywność fizyczna. Nie mamy tutaj dowodu, że tak jest to tylko moja teoria ale mogłoby tak być. Chcę Wam po prostu pokazać parę różnych sposobów myślenia o tym samym zestawie danych, o tych samych wynikach badań naukowych. Może w wyniku badań opisanych w artykule powinniśmy dojść do innych wniosków niż autor? Może autor prowadzi nas w złym kierunku? Według mnie chce nas namówić do jedzenia śniadań, jeżeli nie chcemy być otyli. Może jeżeli jesteśmy aktywni fizycznie, to prowadzi nas to do bycia głodnym. Po treningu porannym wzmaga się głód, jest większa szansa, że zjemy śniadanie, i zwiększona aktywność fizyczna powoduje również większe zapotrzebowanie na energię, większe spalanie tłuszczów, większy przyrost masy mięśniowej i wszystkie te sprawy i nie jesteśmy otyli, bo trenujemy codziennie. Jeżeli spojrzymy z tej strony, jeżeli założymy, że aktywność fizyczna powoduje czyli jest przyczyną obydwu tych zjawisk, to nagle okazuje się, że nie ma żadnej bezpośredniej zależności pomiędzy zjedzeniem śniadania i otyłością. I teraz nie można już bezkarnie twierdzić, że magia braku nadwagi leży w śniadaniu. Załóżmy dla potrzeb tego filmu, że to jest prawda i że tak właśnie wygląda rzeczywistość, że aktywność fizyczna jest przyczyną obydwu tych rzeczy. Załóżmy dalej, że jest sobie osoba z nadwagą, i co byśmy jej poradzili? Czy poradzilibyśmy jej, żeby jadła regularnie śniadania, i że to spowoduje pozbycie się nadwagi? Taka rada mogłaby nie zadziałać, zwłaszcza jeżeli ta osoba nie będzie aktywna fizycznie. Zastanówmy się, co się stanie, jeżeli będziemy mieli osobę z nadwagą, która nie jest aktywna fizycznie, i poradzimy jej, żeby jadła regularnie śniadania. Może się okazać, że to jeszcze pogorszy sprawę i gdybyśmy na podstawie takiego pogorszenia wyciągali jakieś wnioski, to mogłyby być one błędne. Może to aktywność fizyczna jest sposobem na rozwiązanie problemu i to na niej powinniśmy się skoncentrować. Może jest coś jeszcze innego niż aktywność fizyczna, może kluczowym aspektem całej sprawy jest sen. Może osoby, które późno chodzą spać, nie wysypiają się wystarczająco i może prowadzi to do nadwagi i otyłości. Jeżeli nie wysypiają się wystarczająco, to śpią najdłużej jak się da, wstają za późno, spieszą się do szkoły albo do pracy i w pośpiechu nie jedzą śniadania. Może przyczyną braku śniadania jest niewystarczająca ilość snu i poranny pośpiech. I znowu, kiedy znajdziemy taką otyłą osobę, to na pewno rozwiązaniem nie jest zmuszanie do śniadania. Może nawet śniadanie w tej sytuacji pogorszy jeszcze sprawę może to brak snu powoduje spowolnienie przemiany materii i wszystkie inne problemy. Bardzo ważne jest, kiedy patrzymy na wyniki badań, jakichkolwiek badań, żeby zadać sobie pytanie, czy jest to korelacja, czy jest to związek przyczynowy. Bo jeżeli jest to korelacja, to nie możemy wyciągać wniosków ani osądzać jednego zjawiska o występowanie drugiego. Jeżeli jest to korelacja, to nie możemy krzyknąć przez megafon hej ludzie, jedzcie śniadania, to będziecie mniej otyli albo hej, pijcie mleko, to będziecie wyżsi. Wszystko, co nam mówi korelacja, to to, że dwa zjawiska występują obok siebie. Lepsze byłyby badania, które mogłyby potwierdzić albo wykluczyć występowanie zależności przyczynowo-skutkowej. Moglibyśmy wymyślić jeszcze inne ukryte przyczyny, które zmieniłyby nasz punkt widzenia przy czytaniu tego artykułu. Nie chcę powiedzieć, że pomysły opisane w tym artykule są błędne. Możliwe, że są w 100% zgodne z rzeczywistością. Możliwe, że jedzenie śniadań zwalcza otyłość. Ale może ważniejsze, a na pewno równie ważne, jest sprawdzenie wszelkich innych zjawisk mogących mieć wpływ na otyłość, żebyśmy nie musieli uogólniać na podstawie zbyt skąpych danych. Na przykład jeszcze innym zjawiskiem mającym związek z nadwagą może być ubóstwo. Może zbyt mało pieniędzy w rodzinie powoduje, że raczej pomijasz śniadania. Może być wiele innych przyczyn związanych z dochodami rodziny. Może rodzice. Obydwoje pracują od rana i nie ma kto dać ci śniadania. Może być milion innych przyczyn. I może efekt jest taki, że to właśnie niskie dochody w rodzinie są przyczyną pomijania śniadania albo zwiększają prawdopodobieństwo, że śniadanie zostanie pominięte. Kolejnym efektem ubóstwa, bezpośrednim jego wynikiem, może być na przykład to, że obydwoje rodzice długo pracują od rana do wieczora. I dzieci muszą na przykład same przygotowywać sobie obiady. I efektem całego zamieszania jest to, że jedzą mniej zdrowo. Przez cały dzień jedzą mniej zdrowo, nie tylko rano. I to, że jedzą mniej zdrowo, jest bezpośrednią przyczyną otyłości. Może tak być. I znowu, w takiej sytuacji, jeżeli tak wygląda rzeczywistość, to powiedzenie komuś, że powinien również jeść śniadanie obojętnie jakie po prostu powinien rano jeść śniadanie choćby jakieś żelki albo tanie batoniki. To taka rada jest nieporozumieniem i prawdopodobnie nie pomoże w tej sytuacji. Może kluczowym zjawiskiem w otyłości jest jedzenie niezdrowych kolacji, może to jest ukryta przyczyna. Jeżeli jecie niezdrowe kolacje, to może do czasu śniadania ciągle jeszcze jesteście najedzeni i rezygnujecie ze śniadania. Niezdrowe kolacje również mogą prowadzić do otyłości. I znowu, jeżeli tak wygląda rzeczywistość, jeżeli takie są prawdziwe zależności, to zastosowanie się do rady, którą sugeruje artykuł, może spowodować szkody. Jeżeli jemy niezdrową kolację i do tego będziemy jeszcze zmuszać się do zjedzenia śniadania, kiedy wcale nie jesteśmy głodni, to może to jeszcze pogorszyć sytuację. Celem tego filmu nie jest udowodnienie, że wnioski płynące z artykułu są na pewno błędne, ale że jest rzeczą ważną, żeby zdawać sobie sprawę, że mogą być błędne. Może nie są, ale mogą być błędne i że tylko dlatego, że zauważyliśmy, współwystępowanie, czyli korelacje pewnych danych, danych dotyczących dwóch różnych zjawisk, nie powinniśmy od razu wnioskować, że jedzenie śniadań w jakiś cudowny sposób spowoduje zniknięcie otyłości.